Proszę bardzo. Cecil. Proszę bardzo. Kolumbijka. Polak. Polak. Le homme de voyage. Mon ami d'Andia. Mon prénom d'Andia. Homme de voyage. Homme de voyage. Voilà. Homo viator. Hola. Proszę bardzo. To jest entrée. Sumo. Pani kolego. Przymchata bogata. Proszę. Merci. Dziękuję bardzo. No. Proszę bardzo. Zobaczcie, to jest reklama. Właśnie kolegę zaprosiłem do restauracji. Ta dziewczyna tutaj z tego obrazka to ona podobna do takiej mojej znajomej Angeliki. Ja ci bym pokazałbym ci ją, to byś nie uwierzył. To identycznie wygląda. Nasza kelnerka, panie kolego, a to co tutaj mamy? Ho, ho, ho. Zaraz zaczynamy coś jeść. Panie kolego, proszę mi nagrać, bo ja zawsze biorę to. Możesz troszeczkę się poczekać. Ja chcę po prostu wziąć do moich na potrzeb filmu. Nie wiem, proszę państwa, co to jest, coś. No. Powiedziałem, że się polecam jej. Jakieś kiełki dobre. Oj, pieczywko. Proszę zobaczyć, o. Pieczywo dostaliśmy, merci. Dziękuję. O. I pieczywko mamy niedużo, po jednej kawałeczku. No pewnie, że tak. Proszę bardzo. No i proszę państwa, wam powiem, jak to smakuje. No, smacznego, panie Januszu. Merci z boku. Takie, nie zupa, nie sosik, ale takie fajne, takie miłe w podniebieniu. I zaraz zobaczymy, ale jak to się je. To jest sumo. Łosoś. Jakieś ciasteczko z łososiem. To jest taki chlebek. Gdzie pan bierze, panie kamerman? Patrz pan w kamerze. No. No więc proszę pana, czy chata bogata, będziemy mieli czas potem oglądać wszystko. No pewnie. I jeszcze jedno. Dobra, ja zacznę od kiełku. Zobaczymy te kiełki. No to co? Przyjemnego apetita. Okay. Ej, ty mi teraz Zelińskiego przypominałeś z tą brodą. Zelińskiego, prezydenta tego. No proszę, kolega degustuje. No to smaczne. Bardzo smaczne. Jeszcze chciałem, wiecie co, coś czego tutaj nie miałem, bo dzisiaj pisałem. Szukam, tylko nie wiem gdzie położyłem zeszyt z wierszami, bo chciałem Nikusię tu pokazać, bo moja Nikusia jest tego warta. Ej, tu jest magnes na tym, na górze. A ja zobaczę, czy tu zabrałem tą rzecz. Chcę się pochwalić moją szaleńką. Panie Marcinie. I proszę państwa, zobaczcie. Zobaczcie, pan kolega polewa whisky ognistą wodę. Zobaczcie. No. Proszę. I jeszcze jedno. Nikusia, moja Nikusia, proszę państwa, jutro ma, mojej skarb ma jutro 11 lat. Jutro będziemy filmiki. Okej. Okay. Są moraleki, Montre, moralite Montre. Szef przyszedł do restauracji. Proszę bardzo, Nikusia. Słuchaj, co życzysz, bo może się jutro, abyśmy nie spotkali. Co powiesz o Nikusi, jutro na dzień urodzin? O kurczę, bo ja to powiem ci, że widać, że będzie kurczę mądra dziewczyna. No, mądra będzie. No. Już jest mądra. Dobra. Pięknie, Nikusia, jesteś tu ze mną, statusiem. Moje skarby piękne. Dobre, to taki jakby kremik, coś takiego. Mm-hmm. Zobaczcie, wczoraj bezdomny, a dzisiaj kurde w drogich restauracjach się stołuje. Co? Jak to się można odmienić? Jak to się może odmienić? Panie dyrektorze MOPS, proszę, zapraszam do Paryża. No. Panie Gusta, sędzio, jak pan Pianka to robi? Rano spał w kartonach, a dzisiaj razem spaliśmy. Czyli można, da się. Dużo jest właśnie, trzeba znać tutaj język, bo bez języka jest trochę ciężej. Informacja i układy, a wszyscy gębę zamykają, nikogo nie, człowiek człowiekowi wilkiem. No tak. A powinni sobie ludzie pomagać. Tak. Oho, cała, proszę bardzo. Super. Widzicie, nas tu fajnie, mnie już tutaj znają w tej restauracji. Nikusie wypoznali, moje skarby.